Jak się ma samochód, to się nim jeździ. Niestety ta zasada nie dotyczy wszystkich, na przykład właściciela Hondy, której wrak zalega na parkingu przy ulicy Grodzieńskiej. Z samochodu została już tylko karoseria. Bez tablic, siedzeń w środku z przebitymi oponami, Honda jest atrakcją dla dzieci, które zamiast na placu bawią się w rozbebeszonym aucie. Takich gratów jest w Ełku więcej. Daleko nie trzeba szukać. Już na sąsiednim parkingu stoją dwa kolejne. Jeden z nich już od kilku lat, co mocno denerwuje okolicznych mieszkańców. Nawet się interesowałam, że tu nie ma komuś, żeby to zabrać. Przecież to jest, parkuje miejsce, wszystko, ani wjechać, ani wyjechać. Naprawdę, że to jest problem z takimi samochodami. Nie ma gdzie nawet, proszę panią, postawić przy domu tego samochodu. Takich opon stawia wraków. Na szczęście nie ma ich teraz aż tyle, co w roku 2005, kiedy Straż Miejska usunęła z ulic 60 nieużytkowanych pojazdów. Od kilku lat ta liczba utrzymuje się na poziomie 20 wraków rocznie. Strażnicy spisują takie samochody, sprawdzają, czy mają badania techniczne i ubezpieczenie OC, bo dopiero jeśli tego nie ma, pojazd można uznać za nieużytkowany. Właściciela takiego wraka może czekać niezbyt przyjemna rozmowa ze Strażą Miejską. Zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów, aby pojazd cywilizowanie zakończył swój żywot, powinien zostać zdany do wyspecjalizowanej stacji demontażu. Tam następnie należy uzyskać zaświadczenie o przekazaniu pojazdów, a następnie w Wydziale Komunikacji pojazd wyrejestrować. Strażnicy mogą sami odholować taki pojazd na parking strzeżony. W ubiegłym roku zrobili tak z ponad 40 autami. Wrak może tam stać nawet pół roku, oczywiście na koszt właściciela. Jest jednak jeden warunek. Taki gruchot musi stać na drodze publicznej. Jeżeli jest to poza drogą publiczną, wtedy przy użyciu, tak jak powiedziałem, artykułu 48 ustawy o recyklingu pojazdów, staramy się wymóc na właścicielu, aby pojazd, który już nie rokuje żadnych nadziei, że będzie użytkowany, tak jak wspomniałem wcześniej, w sposób cywilizowany zakończył swoje życie. Nakłanianie właścicieli porzuconych aut do ponownego zajęcia się pojazdami nie jest z pewnością łatwe. Łatwiejsze może być dyscyplinowanie wolnej Amerykanki na drogach osiedlowych. Stawiają jak co. Często widać, że klatki nawet są chyba za wąskie, bo nie, gdyby były szersze, to pewnie by wjechali do środka niektórzy. Jak ktoś już nagminnie to łamie te przepisy, to może i tak, ale jak nie ma miejsca, przypuśćmy na parkowanie, no to jakoś też powinni troszeczkę na to zważać i po prostu robić tak, żeby było gdzie zaparkować te samochody, a nie tylko karać. 4 września weszło w życie nowe prawo, które daje strażnikom miejskim i policjantom możliwość karania za wykroczenie na parkingach osiedlowych czy przy marketach. Skończą się złe parkowanie, blokowanie miejsc dla niepełnosprawnych, postój w bramach czy na drogach pożarowych lub niestosowanie się do znaków na drogach wewnętrznych. Nowelizacja wprowadziła pojęcie strefy ruchu, gdzie w tym momencie do strefy ruchu również będą zaliczały się drogi wewnętrzne. Oczywiście to będzie musiało być oznakowane odpowiednim znakiem. I tak jak tutaj powiedziałem wcześniej, czekamy na rozporządzenie wykonawcze, które określi wzór, symbol graficzny, w jaki sposób ten znak wygląda. A jak już się pojawi, to kary posypią się także na drogach dojazdowych do gruntów rolnych czy placach przed dworcami kolejowymi. Kierowcy, którzy nie zmienią swoich przyzwyczajeń, dostaną 100 zł mandatu za parkowanie w niedozwolonym miejscu, 500, gdy zajmą miejsce osobie niepełnosprawnej. Zasady są te same, co na drogach publicznych.